Cześć, witajcie, dzień dobry. Nie wiem, czy coś będzie słychać, bo strasznie dzisiaj wieje. Idziemy na szybką eksplorację, ponieważ obiekt, który znaleźliśmy po drodze, jadąc na inny obiekt, dowiedzieliśmy się, że on tutaj jest, postanowiliśmy to sprawdzić. Otóż idziemy zwiedzić kaplicę grobową z 1900 roku, czyli z początków. Nikolas, 1900 rok to który wiek? Nie się patrzę na historię. O ludzie. No chyba, który wiek? 20. Rany boskie, dobrze. Więc idziemy zobaczyć kaplicę. Ładnie z Nikolasem jesteśmy. No. Kaplicę grobową z początku XX wieku. Co kryje w środku, co znajdziemy, tego nie wiem, także zapraszam was na dalszą część. Ona jest już tam, za tym lasem. Nie, widziałem na mapie, znaleźliśmy obiekt, słuchajcie, jest tam. Czyli nie za lasem, tak jak przypuszczałem wcześniej, tylko tam z boku, tam musimy się dostać. Tam jest kaplica, o której mówiliśmy. No i mamy pierwszą przeszkodę, otóż mamy, słuchajcie, rów, który musimy jakoś pokonać. Tam jest, może tamtędy przejdziemy jakoś, bo musimy się dostać tam. A nie ma żadnego mostku, ani nic takiego. Jesteśmy w środku czyjegoś sadu. Mam nadzieję, że zaraz nas nie pogoni z widłami. Bazie są, zobaczcie. Bazie, no to znaczy, że już jest wiosna. Ale jabłek nie ma. Jabłek też nie ma. Tak. O, dobra, mamy tędy. Przejdziemy. Przechodzimy. Ale to jest głęboko, Niko. To chyba tak się... Ale tam nie musimy przechodzić, bo zobaczcie, to jest mostek. O, ale już my tu kombinujemy. Ale udało się. Tak, już jesteśmy prawie na miejscu. Widać grobowiec. Nie wziąłem swoich notatek, słuchajcie, z samochodu. Tak się podekscytowałem tym, ale o ile pamiętam z tego, co wypisywałem, to grobowiec został wzniesiony w 1900 roku przez jednego z bogatszych ludzi tutaj tego regionu. Grobowiec miał być rodzinny. Niestety tak się ułożyło życie tego człowieka, że dosyć wcześnie zmarł, a zaraz za nim cała jego rodzina zmarła. Dzisiaj nie wiadomo, czy było to przyczyną choroby, czy też po prostu pecha, który tą rodzinę prześladował, więc zostali tutaj wszyscy pochowani. I teraz no spróbujemy się tam dostać, spróbujemy tam wejść i zobaczymy, co uda nam się tam znaleźć, bo podobno można trochę znaleźć ciekawych rzeczy. Zobaczymy. No i słuchajcie, jestem rozczarowany, bo wejść się nie da. O, jest wspomniana dziura w podłodze. Można tam wejść do krypty. Flaga Polski. Ale nie da się wejść do środka. Niestety, no może poszukamy jeszcze jakiegoś innego wejścia, ale wątpię. No i niestety, moi drodzy, tym razem się nie udało. Urbex to nie wandalizm, więc na siłę nie wchodzimy. Grobowiec był otwarty, teraz jest zamknięty, zabezpieczony. Widocznie ktoś się nim zajął i dobrze. I dobrze, żeby jego dewastacja nie postępowała, bo niestety pokażę wam przez kratę. W środku jest mocno zniszczony i nadszarpnięty zębem czasu. A jest to niewątpliwie jedyny w swoim rodzaju zabytek z początków XX wieku. Tak to wygląda, jak widzicie. Mocno zniszczone. Po tych wszystkich frezach i malunkach już praktycznie nic nie zostało. Natomiast tam, o czym mówiłem, to tam jest wejście do krypty. I podobno spoczywają tam no szczątki już w tej chwili całej rodziny tego pana. Niestety wejść się nie da. Także odpuszczamy, nie niszczymy i do zobaczenia następnym razem. Cześć!